sporo Czechów, sporo Słowaków, sporo Kanadyjczyków dzisiaj na lodzie. Krążka w tej sytuacji Kanadyjczyk i odpowiedź gospodarzy, Marej. Choworka. Jeszcze jedna próba. Powinniśmy się spodziewać właśnie takiego starcia. Dupuis, Wronka, Wronka, ależ sprytnie na chwatal jednak na raty. Najlepsze przyjęcie, bo była okazja nawet chyba do bezpośredniego uderzenia, ale może teraz? Gipsa, Kanadyjczyk, Choworka, Bryk, Gips, na razie niewidoczny, ale z zagłębiem było podobnie, Choworka, znowu. I znowu odpowiedź gospodarzy. Kasperlik, on potrafi w nie. Ma możliwości do grania, rzucił się tam na lód Jastrzębianin, powstrzymując ten atak, ale teraz szansa, cichy gol! 1-0 dla tyskiego zespołu, ależ przymierzył. Rozegrali chyba tak jak chcieli, uśpili swojego rywala. Nie, Tyszanie, szybkie rozegranie do cichego, natychmiastowe uderzenie i wykorzystują przewagę gracze GKS-u Tychy i prowadzą w tym meczu. W Jastrzębiu 1-0 na 4 minuty i 26 sekund przed końcem pierwszej odsłony. Jeszcze jedna próba, jeszcze jedna możliwość. Bryk tym razem po... Marej także nie skapitulował. Paś. Paś! Asekuruje to wszystko Marej. Wiemy doskonale, że on lubi wyjeżdżać z bramki. Popełnia też błędy i jest gol! Sawicki! Niespełna minutę w stronę bramki Nechwatala. Trzeba by już to teraz uczynić. Cichy i świetnie Nechwatal dwukrotnie. Kasperlik powędrowali do szatni. Za starcie w pierwszej piątce. Teraz jest to trochę inaczej poukładane. Ale szansa Jastrzębian! Rac! I Aś ładnie zgubił rywala. Po obwodzie grają Jastrzębianie. Bryk. Jeszcze raz pewnie w stronę Bryka. Tak jest. Choworka. Jeszcze jedna próba. Jeszcze raz Bryk. I znowu Marej. Kostek, trzech Jastrzębian i tylko jeden tyski zawodnik. Okazja Kostek, ależ prosto go zamknąć strzałem, a będzie miał szansę Jas, Jas, Jas i gol! Ależ wścieka się Marej na to, co zrobili teraz tyscy obrońcy, a Łotysz wyjeżdżając z ławki kar znalazł się w optymalnej sytuacji, by przejąć krążek. No i przejął perfekcyjnie i to Jastrzębski Klub Hokejowy odwraca w tym momencie losy tego meczu, odwraca wynik tego spotkania. Prowadził GKS Tychy, a teraz prowadzi drużyna JKH. Szansa Jastrzębian, 2-1. Okazja i gol! Zak Phillips! 3-1. Wspominałem Państwu o tym, jak on ma ten nadgarstek ułożony idealnie, jak on potrafi technicznie się zachować i przymierzyć. No i teraz właśnie pokazał nam po raz kolejny swoje umiejętności. Ten kunszt znalazł lukę i Filip. Rozpaczliwą obroną wykazali się teraz Tyszani, ale jeszcze jedna próba. Michałowski. Szansa dla Jastrzębian. Urbanowicz. Zdjęty krążek. Prosto z kija, aż czterech. Wygląda, jakby grali w przewadze Jastrzębianie. Niepewnie jeszcze Robitka z bliskiej odległości. Cichy, ale to do marca dogranie. Cichy i znowu Nechwa. Przy krążku Phillips. Sawicki. Możliwość i gol! Ależ przymierzył w tej sytuacji Choworka. Perfekcyjne uderzenie po lodzie, gdzieś tam przy dalszym słupku. Krążek momentalnie wyskoczył z bramki, ale nikt nie ma wątpliwości, że przekroczył linię bramkową. I zrobiło się 4-1. Chyba dyspozycji jest tyska defensywa, choć próbują odpowiedzieć. Z przodu jest jeszcze Nechwatal. To ten błąd przejęcia Bryka. Cichy. Znowu Nechwatal. Phillips. A może się okazać, że jeszcze będzie piąty cios. Sawicki. Punktów na koncie. Dupuis wygrał to rozpoczęcie. Mówiłem, że rzucą się Tyszanie do szybkich ataków i już rzucili się i gol! Proszę, jak Gościński posłał krążek spod niebieskiej. No i tak chwalony przeze mnie Patryk Nechwatal, albo zasłonięty, albo nie skoncentrowany jeszcze w pełni, przepuścił krążek. A Gościński pokazuje, że warto próbować w każdej sytuacji, że to są
momenty, kiedy należy. I gol! No proszę, jaka odpowiedź gospodarzy. Sawicki tym razem przymierzył, a skapitulował John Murray. I wracamy do tego, co się wydarzyło, a ja już zerkam kątem oka, że Lewartowski zaczyna się nam ubierać w swój strój bramkarski. Wygrywać w minionym sezonie ze swoim poprzednim klubem. Hawlik teraz przed bramkarza, ale na chwanych składach obie ekipy. Wronka, Cichy. Znowu zamieszanie i gdzieś ten krążek się tam... Cichy. Przy nim Sołtys. Cichy. I złapał. Cichy. Teraz już zdecydowanie lepiej. Szczechura. Broni to Nechwatal. Pod bramkę wprowadzi, a Jastrzębianie atakują Urbanowicz. I gol! 6-2! No to już jest chyba gol, który rozstrzyga nam o tym meczu. Z tego już chyba Tyszanie się nie podniosą, a Urbanowicz wykorzystał złe ustawienie Lewartowskiego. Krążek. Teraz ładne rozciągnięcie, ładne przerzucenie krążka przed bramkę GKS-u Tychy. Jest! 7-2! Ależ to wypracowali sobie fenomenalnie Jastrzębianie i ta podwójna przewaga została już wykorzystana. Zach Phillips chyba jest tym, który trafił z najbliższej odległości, chociaż najbardziej cieszy się w tym momencie Raac i być może to on był tym, który ten krążek skierował ostatecznie. Paś, Raac, paś, paś! Tym razem broni Lewartowski. Cichy i Mroczkowski, cichy, cichy, jeszcze raz i gol! 7-3! Ładnie rozwiązali ten atak Tyszanie, w osłabieniu strzelili tego gola. To ten wynik wygląda już troszkę lepiej, no trochę, nie. Pięto w Jastrzębiu jest okazałe zwycięstwo, Jastrzębianie po trzech kolejkach z kompletem zwycięstw na koncie, a Tyszanie pierwsze punkty gubią w tym sezonie na Jastorze.